Wiosna w pełni, więc czas na doroczną akcję wydawania mieszkańcom miasta budek dla ptaków. W tym roku ratusz przygotował ich 80. Już w czwartek, 22 kwietnia, z patio Urzędu Miejskiego będzie można odebrać taki uroczy domek dla skrzydlatych sąsiadów. Rolą samorządu jest dbać o każdą sferę życia, więc również o zwierzęta, kwituje akcję prezydent miasta. Budki wydawane będą od 8 rano. Są oczywiście bezpłatne, ale żeby otrzymać ptasi domek, należy podać adres nieruchomości, na której zostanie umieszczony. Tradycyjnie już obowiązuje tu zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Druga reguła: można dostać tylko jedną budkę lęgową. Akcja ma już w Suwałkach dość długą tradycję. Po raz pierwszy zorganizowano ją w 2015 roku. Od tego czasu do rąk mieszkańców każdej wiosny trafia do 100 ptasich domków. Podobna akcja prowadzona jest jesienią, ale wówczas wydawane są karmniki. W tym roku zadbano również o szczególnych przedstawicieli skrzydlatej społeczności. Każda ze spółdzielni mieszkaniowych otrzymała po 2 budki dla jeżyków. Te średniej wielkości ptaki, często mylone z jaskółkami, to naturalni wrogowie uciążliwych komarów. W Polsce jeżyki objęte są ochroną. Spędzają w powietrzu niemal całe życie. Wyjątkiem jest czas budowania gniazda, lęgu i wychowania piskląt. Ponieważ w miastach coraz trudniej jest im znaleźć odpowiednie miejsca na założenie gniazd, zawieszenie budek ma szczególne znaczenie dla ich populacji. W środę obdarowano też 9 suwalskich przedszkoli. Trafiły do nich również budki, ale dla owadów.